Jak się decydujemy na samodzielne inwestowanie, to co jakiś czas trzeba zaglądać do naszych spółek, trzeba śledzić informacje, trzeba patrzeć co się dzieje w krótkiej i długiej perspektywie i patrzeć czy zagrożenia, które wyskakują są zagrożeniami fundamentalnymi dla naszej spółki, czy są może właśnie dobrą okazją do kupienia akcji po niższej cenie, kiedy już sporo innych inwestorów trochę nam spanikuje. W związku z tym, że mamy spokojny środek wakacji, dzisiaj odcinek z zerknięciem do tego co się dzieje w portfelu doradczym. TV, czyli właśnie sprawdzeniu, co tam słychać w spółkach kupionych w ramach tego edukacyjnego projektu. żeby tradycji stało się zadość, jeśli chcecie oglądać Portfel Doradca TV regularnie, to oczywiście warto zasubskrybować ten kanał na YouTubie, y, oczywiście dzwoneczek z przypomnieniami, kliknąć, no i na koniec zapisać się na dedykowany newsletter Portfela Doradca TV. W nim pisze nie tylko o tym, że jest jakiś nowy odcinek, ale o tym, że jest jakaś nowa transakcja. W minionych dniach transakcji nie było, w minionych dniach nie za wiele się działo, y, ale jakbyśmy już zajrzeli do tych spółek, y, to pomimo tego, że na rynku y, Hossa, powoli, powoli wspinająca się coraz wyżej, ale jednak na niższych obrotach, jednak trochę mi, jednak trochę zerkania w to co może przynieść jesień, co może przynieść kolejna fala wirusa, co może przynieść um, któryś konkretny bank centralny, który na przykład przestraszy się inflacji. No o tym coraz częściej mówi się w Stanach Zjednoczonych. Więc teraz po przerwie, po ubiegłym tygodniu, bardzo dobrze że była ta przerwa, bo Nagrywanie zaraz po wieczorze kawalerskim to byłby bardzo, bardzo zły pomysł. Może niektórzy słyszeli na podcaście, że dwa dni odzyskiwałem głos, ale impreza bardzo udana. Pozdrawiam serdecznie cały Wrocław. W każdym razie po tej przerwie zajrzymy sobie najpierw do portfela, bo ja mam jeszcze na wakacje zaplanowane co najmniej dwa bardzo fajne tematy. Pierwszy to jest to, kto zarabia na Hossie, sie, a kto na zmienności, czyli troszeczkę spojrzymy sobie na spółki, które zarabiają właśnie na tym, że. Yy, są elementem rynku kapitałowego. No i drugi temat, który bardzo bym chciał jeszcze omówić w czasie wakacji, to jest to, kiedy spółka jest tania i co to w ogóle znaczy, że jest tania, bo jest do tego kilka podejść, jest kilka koncepcji i chciałbym wam je wszystkie pokazać, ale to wymaga solidnego przygotowania, żeby to był taki wykład, do którego będziecie mogli wrócić za jakiś czas i sobie coś ponotować i sprawdzić, jak wy do tego w ogóle podchodzicie. Albo może się ze mną pokłócić, że kompletnie nie mam tutaj racji, bo wy macie inną metodę patrzenia na to, że coś jest tanie. Zaraz sobie zrobimy wyjątkowo spokojnie przegląd portfela. Ale ostatnią rzecz, którą muszę wam jeszcze powiedzieć, to jest wielkie, wielkie serdeczne dziękuję, bo dzięki też waszym głosom dostałem się do top 10 kategorii e, blogów w konkursie Gali Twórców. Natomiast dzięki jurorom dostałem się już do top 3. Tak jak tydzień temu jechałem do Wrocławia w celach imprezowych, tak za tydzień właśnie między innymi dzięki Wam pojadę na galę twórców. I zobaczymy, czy tym razem się uda drugi finał, w którym będę mógł sobie powalczyć o statuetkę najlepszego bloga w kategorii profesjonalnej specjalistyczne. Także trzymajcie kciuki, a ja postaram się oczywiście odcinek nagrać wcześniej, bo nie może być tak, że co tydzień jadę do Wrocławia i co tydzień nie ma odcinka. W końcu obiecałem Wam, że co tydzień będzie tutaj taka dawka wiedzy, żeby można było się... Uczyć i wkręcać w to, że warto swój kapitał pomnażać na rynkach kapitałowych przez długie, długie lata. Bez zbędnego przedłużania lecimy do tego, co jest w końcu w tym naszym portfelu edukacyjnym, doradcy TV, co się zmieniło na lepsze, co na gorsze, a gdzie mamy wielki znak zapytania i musimy poczekać, aż coś się wydarzy i na przykład spółka wyśle jakieś wyniki, no bo w końcu jest sezon wyników, ten bardzo wydłużony u nas w Polsce. Lecimy. I dzisiaj wakacyjny przegląd portfela, tak jak już zapowiedziałem, troszeczkę nam się wydarzyło w tym portfelu, chociaż na całym rynku szerokim dzieje się dosyć niewiele. Wprawdzie indeks WIG wybił znowu rekord i poprawił go jeszcze jeden, drugi, trzeci i czwarty dzień z rzędu. Bitcoin też całkiem wysoko, natomiast Amerykanie, Niemcy, Francuzi itd. śrubują swoje rekordy, ale widać, że wszystkie te ruchy są na takich wakacyjnych obrotach i nie za dużo się generalnie dzieje. No, Myślę, że nie jeden analityk teraz spogląda trochę, jak tam wygląda kwestia szczepień, jak wygląda kwestia zapowiadanej jesieni, czy jak wygląda kwestia tego, co robią banki centralne na świecie. Bo kilka banków centralnych, chociażby gdzieś w rejonie koło nas, już jakieś stopy procentowe zaczęła podnosić w obawie przed inflacją. My odważnie dalej tego nie robimy. Więc trochę wakacyjny nastrój, widać, że niewiele się dzieje na rynku. Ale jakby nie patrzeć, jesteśmy w trakcie cały czas hossy i widać też, że w portfelu dużo lepiej to wygląda niż jeszcze kilka tygodni temu, gdy sporo czarnych chmur zebrało się nad kilkoma spółkami, no ale na razie wychodzi na to, że były to informacje negatywne, przejściowe. Dużo lepiej już ten portfel wygląda, no jedno w jedno, kiepsko z inwestycjami zagranicznymi, no ale to są dwie spółki dosyć specyficzne, długoterminowe, jedna na bardzo perspektywicznym rynku i bardzo mocno przeceniona, druga z kolei jedna z najciekawszych i najstabilniejszych spółek dywidendowych na kuli ziemskiej, którą idealnie ustrzeliłem w momencie największej restrukturyzacji ever więc przechodząc już co się wydarzyło spółka po spółce gdybyśmy mieli z tych instrumentów wybrać co się właściwie nie wydarzyło no to zdecydowanie najmniej ekscesów w spółce AMBRA i trudno mówić żeby coś się wydarzyło na indeksie beta Mwik 40 total Reterny. Generalnie chciałbym, żeby tu było jeszcze więcej indeksów w tym portfelu, ale to na spokojnie krok po kroku zrobimy. Jeśli chodzi o AT&T, zaczynając od tych zagranicznych spółek, jest to jeden z najciekawszych case'ów, jeśli chodzi o restrukturyzację, jakie się obecnie dzieje chyba na świecie, no bo AT&T z 7% stopą dywidendy z tym yieldem jest w zasadzie chyba jedynym dzisiaj takim arystokratą dywidendowym, który daje tak wysoką stopę zwrotu, jeśli chodzi o inwestowanie dywidendowe, bo bardzo często, kiedy mamy arystokratę dywidendowego, mamy spółkę, która jest bardzo silna fundamentalnie zarabia ogromne pieniądze, rok w rok, kwartał w krat, kwartał jest bardzo stabilna, podnosi te dywidendy, no ale przez to jak ona jest wykupiona przez inwestorów, ten dywidendowy yield, czyli to ile my dostaniemy tej dywidendy przy tej cenie, której dzisiaj kupiliśmy, no to są 2%, 3%, 2,5%, te świetne spółki dywidendowe, no, to, to jest faktycznie coś, gdzie trzeba czekać na okazję, czasem nawet raz na kilka lat, żeby kupić je taniej i ten yield był wyższy. Natomiast ATT była zawsze taką pozycją w tych portfelach dywidendowych z bardzo wysokim wskaźnikiem. Tego jeldu dywidendowego, i te, to się może mocno zachwiać w momencie, gdy e, z, zmieni się układ tej spółki. E, to jest ciekawe, czy ktoś w końcu poruszy a propos Lex TVN i tego, co się teraz dzieje w naszym Sejmie, to że przecież o ATT de facto mówimy i o Discovery, e, jednej z najważniejszych spółek mediowych na kuli ziemskiej. E, m, myślę, że dla nich to jest raczej. E, Biznesowo ciekawostka, jeśli chodzi o kwestie przychodów i zastanowienie się już, jak to prawnie rozegrać. No ale jestem też ciekaw, jak, jak w starciu polskie państwo będzie, będzie musiało stanąć przeciwko temu gigantowi amerykańskiemu, co jest bardzo ważne i, i to wydaje mi się, że pokazuje doskonale. Jak duży jest problem z oceną tej sytuacji? To jest największa restrukturyzacja chyba w historii tej spółki. To jest kwestia tego dealu Discovery, to jest spojrzenie analityków na tę sytuację. Zobaczcie, kilkunastu neutralnie, część na buy, część na sell. Totalnie nie jesteśmy w stanie nic z tego w tym momencie wywnioskować, co podpowiadają nam analitycy. Jest bardzo dużo skrajnie różnych opinii i tu się absolutnie nic nie zmieniło. W zasadzie wszyscy mają w tym momencie rozkminę na świecie, czy jest to dalej bezpieczna spółka dywidendowa, która sobie powinna tu siedzieć, czy ta próba transformacji ATT w taką spółkę silnego Growth, właśnie w kontekście technologii 5G, czy tego jak dorzucimy jeszcze sobie streaming, czyli chociażby HBO i potencjał Warnera, TNT i tak dalej. Czy ten skok na spółkę Growth nie okaże się zabójcą tej dywidendy? Więc niewiele nam się tu wyjaśniło. Na razie ta spółka w portfelu zostaje i sobie na koniec roku podsumujemy, jak wygląda kwestia tych dywidend. Porównamy sobie ją też z dywidendami wypłacanymi przez brokera amerykańskiego, gdzie wygląda to po prostu dużo lepiej podatkowo, bo tak się składa, że akurat ATT też mam w portfelu spółek amerykańskich. Jeszcze ciekawsze rzeczy dzieją się z Chinami. Wprawdzie już burza w mediach troszeczkę się zmniejszyła, ale nadal te przeceny są bardzo, bardzo duże i dalej świat zastanawia się, dlaczego chińskie spółki mają taką kosę z własnym rządem, albo odwrotnie, dlaczego to rząd chiński ma kosę z własnymi spółkami. To jest dosyć ciekawe spojrzenie. No, no nie wiem niestety, co to jest za autor. Ale w każdym razie dosyć ciekawy tekst, więc wam go tutaj zostawiam. A propos spółek edukacyjnych zmuszonych do tego, żeby być spółkami non-profit, było takich kilka przykładów. No a chiński sektor edukacji online i w ogóle kwestia edukacji online, która i bez pandemii niesamowicie wybuchła w ostatnich latach, no to w tym momencie jest, jest bardzo, bardzo ciekawe, co z tego możemy wyciągnąć. Na pewno jest to taki z dosyć dużym risk-reward ratio okazji, z racji tego, że ta przecena jest po prostu dosyć duża i jeśli ktoś by chciał zaryzykować w kontekście długoterminowej inwestycji w postaci różnych ETF-ów. No, to nie jest głupi moment, biorąc pod uwagę, jak dużo dookoła złych rzeczy się dzieje. Pytanie, czy ten kapitalizm tutaj jednak wygra, czy polityczne kwestie Chin. Ja nie jestem specjalistą od Chin, więc po prostu poszedłem w formę ETF-ów, które wam pokazywałem w, wcześniej w odcinku o ryzykach politycznych. Po prostu jeden z tych ETF-ów wrzuciłem sobie do portfela, nawet zastanawiając się nad pojedynczymi spółkami, zostałem właśnie z Alibabą i ze spółkami upakowanymi w fundusz. Idziemy dalej do spółki, która de facto robi najwyższy wynik na razie w portfelu i o dziwo zastanawiam się, czy nie zrobi jeszcze większego, bo wygląda na taką rozpędzoną, która skorzysta na, z wyników banków, bo mówię oczywiście tutaj o PZU. Jestem bardzo ciekaw, bo przed nami też zarówno kwestia rozegrania, jak to wygląda w środków PKO S.A., przypomnę bank wolny od kredytów frankowych. Oraz waliorze, bank, który był do tego stopnia zdołowany i miał tyle problemów, że no to może być też ciekawy efekt niskiej bazy, czyli ten wynik może być całkiem niezły. PZT, który jest rozpędzony z perspektywy technicznej, jest dobrze zdrowo wyglądającą spółką z perspektywy fundamentalnej, z ciekawostek inwestuje też w zieloną przyszłość i mówię o tym całkiem poważnie, bo to, to tak jak inwestowanie w stylu ESG będzie miało coraz większe znaczenie na rynku. Nie wiem, czy wiecie, ale na przykład, jak ma się konto w Interactive Brokers, to ten broker sprawdza, czy wasze portfolio jest odpowiedzialne społecznie. I możecie sobie wziąć, że taki portfel własny do przeskanowania i wam własny broker powie,. Czy spółki, które macie w portfelu, dbają odpowiednio o klimat i tak dalej? Nie, więc to, to, to są takie nurty, które ewidentnie widać na świecie, i to jest dosyć ważne, jeśli szczególnie mówimy o tych największych spółkach, które mają też inwestorów zagranicznych. No to fajnie by było, żeby one też brały to pod uwagę. Więc to nie jest tak, że to jako ciekawostkę wrzucam, to serio ma znaczenie, żeby te spółki się w to angażowały. Oczywiście z mojej perspektywy. Najważniejsze jest to, żeby tu była dywidenda piękna, bo się zapowiada naprawdę konkretnie. No a jesteśmy już w okolicach 40 zł za akcję, więc jakby nie patrzeć, mało nam brakuje do wyjścia do poziomu sprzed pandemii. No i najważniejsza rzecz, na razie też nie ma tak jakby dużych zniszczeń w wynikach z powodu właśnie odszkodowań związanych z pandemią. Była taka duża obawa. Że właśnie ubezpieczyciele będą pierwszymi ofiarami, można powiedzieć, pandemii, jeśli chodzi o finanse, właśnie ze względu na to, że przecież trzeba będzie tym klientom wypłacać przeróżne polisy. Ale tutaj zdecydowanie nie widać mocno tego zagrożenia. Natomiast po drugiej stronie, kupujemy dużo aut, które ubezpieczamy, inwestujemy coraz więcej, więc tu też są wyniki. No i te banki, które wcześniej ciążyły mogą nagle się okazać jakimś sensownym aktywem, bo nie dość, że tu będzie dywidenda. Jeśli, jeśli dobrze pójdzie, to jeszcze może się okazać, że już najgorsze za bankami. I teraz jedna z moich ulubionych spółek, o której nie raz wam mówiłem. Jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy nawet z reakcją negatywną dzisiaj, czyli 11 Beat Studios. Sentyment do gier bezlitosny, nadal nie widać tutaj historycznych szczytów. Natomiast 11 Bit, który będzie wydawał ponad 100 milionów na trzy nowe tytuły, wreszcie powiedział coś o jednym z nich i jednym z nich będzie uwaga Frostpunk 2. I czy to jest dobra czy to jest zła wiadomość? Oczywiście każdy sobie może sam zinterpretować, bo część osób powie jasno, ej, ale spodziewaliśmy się, że tutaj będzie jakiś zupełnie nowy tytuł, zupełnie nowe fajne rzeczy, a tymczasem mm, oni nam przynoszą Dokładnie to samo, i to już było. I czy tutaj będzie z tego biznes? Widzę, że jakość mi tutaj jeszcze nie zaskoczyła, chyba. O, dużo lepiej. W każdym razie, z mojej perspektywy, jest to dobra wiadomość. I już Wam mówię dlaczego. Przede wszystkim, jeśli mówimy o trzech nowych tytułach i biorąc pod uwagę. W topę z Cyberpunkiem, chociaż liczby są piękne, no to jednak oczekiwania kontra rzeczywistość yy, możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, że był to ogromny błąd yy, spółki, że wypuszczono taką grę. Więc jeśli patrzymy w tym momencie na to, jak jest ryzyko nowych tytułów, no to tytuły, które są nieprzewidywalne, oczywiście to ryzyko zwiększają, no bo nie jesteśmy w stanie za dużo oszacować, co się wydarzy jak spółka idzie w zupełnie inny yy, kompletnie segment gier, no to co my tak naprawdę możemy powiedzieć. Natomiast tutaj mamy już stałą bazę yy, klientów. Yy, mamy tutaj stałą bazę, którą już zresztą też się chwalono nie raz. Yy, 3 miliony egzemplarzy. To jest informacja jeszcze z kwietnia. Sama premiera w zasadzie zwróciła się raptem w 66 godzin. Najpierw po pierwszym roku prawie 1,5 miliona odbiorców, później premiere konsolowe. Wsparcie, dodatki 3 miliony odbiorców Frostpanka. Frostpanka, który zrobił robotę nawet w takich krajach jak chociażby Chiny, gdzie dyskutowało się o tej grze jako o właśnie o dokładnie to było to o co chodziło Eleven Beat Studios, czyli żeby poruszyć jakieś poważne problemy. No jeśli tutaj widzimy motyw przewodni tej ropy, to myślę, że też w dobie zmian klimatycznych i rozmów o tym to może być dosyć ciekawe, jak daleko pójdą w długim terminie. Dla mnie to jest bardzo dobra wiadomość, bo jesteśmy w stanie cokolwiek oszacować, jeśli wiemy ile zarobił Frostpunk pierwszy, jak duża jest stała baza fanów itd to będziemy w stanie cokolwiek szacować, jeśli chodzi o potencjalną sprzedaż. I co nam może w tym pomóc, to jest oczywiście tak zwana wishlista i tu sobie szukamy, na jakiej pozycji już jest dzisiaj Frostpunk. Będziemy musieli sobie tę te te listę rozszerzyć, żeby ją znaleźć. On był chyba na 180 którymś miejscu teraz, no ale mówimy oczywiście o czymś, co wpadło w czwartek, więc nie ma co się oszukiwać, że to będzie... Od razu numer jeden, że zresztą, że było śmiesznie, numer jeden to jest też polska gra. O, Frostpunk 2, w którym miejscu możemy sobie oszacować i możemy sobie patrzeć, jakie inne tytuły będzie musiał gonić Frostpunk na na tej wishliście, to nam pozwala coś oszacować. Swoją drogą jestem niesamowicie ciekaw, czy Dying Light da radę udźwignąć te oczekiwania, bo, bo dużo plotek na rynku um, krąży o Techlandzie, ale to jest zupełnie inny temat. Um, serdecznie zapraszam do przeanalizowania sobie tego, co już ma w portfolio 11-bit i jak to monetyzuje. Dlatego to jest bardzo ważne, że jeśli Frostpunk był w stanie być wyciśnięty jak cytryna do tego stopnia, no to pytanie, czy Frostpunk 2 a później docelowo Frostpunk 3 to wszystko z dodatkami połączone w trylogię i tak dalej, czy nie będzie po prostu piękną linią biznesową na długie, długie lata. Ja oczywiście wychodzę z perspektywy długoterminowego inwestowania w tę spółkę, absolutnie nie będę tutaj szukał yy, jakichś kilkudniowych ruchów yy, o kilkudniowych ruchach, to Wam zaraz powiem w kontekście Playwaya. I wreszcie bardzo dobra wiadomość wydarzyła się na Mobruku. Pamiętacie, wielki problem i gigantyczną karę zaraz tam w okolicach wypłaty yy, dywidendy i wręcz urwane notowania, że to już koniec, yy, trzeba będzie zapłacić kilkadziesiąt milionów złotych. Yy, no i jak się okazuje, najgorsze za nami yy, trochę to trwało, ale. Samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło w całości decyzję w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 roku. Jeśli nie macie bladego pojęcia o co chodzi, to też odsyłam do jednego z odcinków portfela Doradca TV, w którym oczywiście było to dokładnie omówione krok po kroku, i tam też było jasno powiedziane, że to ryzyko z nami zostaje, nawet jeśli będzie taka pozytywna wiadomość jak dzisiaj. To tam jeszcze jest kwestia roku 2017, 2018 i chyba 19, za który też można się przyczepić, więc y, tamta dyskusja y, z marszałkiem województwa dolnośląskiego wydaje mi się, że jeszcze będzie trwała, no ale w każdym razie znowu y, szale, y, przesunęły się szanse na, na stronę y, spółki, więc y, to jest bardzo dobra wiadomość. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, której ja nie jestem w stanie jeszcze sam przeanalizować, ale myślę, że będę też wokół tego tematu krążył. Mobruk będzie eksportował paliwa z odpadów na Ukrainę. Jest to pierwsza taka firma w Polsce. Możecie sobie spokojnie doczytać, o co tutaj chodzi. I pytanie, czy właśnie Ukraina to jest tylko początek i to jest kwestia jeszcze innych krajów, i na ile po prostu będzie to jakaś nowa linia biznesowa, żeby Mobruk był w stanie jeszcze tym zasilić, no bo oczywiście najciekawsze będą wyniki. Jest to jedna z najsolidniejszych fundamentalnie spółek na giełdzie na ten moment, tak mi się wydaje. Szkoda, że te ryzyka doszło, o których mówiliśmy wcześniej, bo wyglądała naprawdę fantastycznie, ale te ryzyka troszeczkę ją tam docisnęły. Idziemy dalej, i dalej jest już ten Square Games, spółka, która też fajny wynik w portfelu daje, i spółka, która moim zdaniem nadal dobrze wygląda fundamentalnie, taka maszyna do zarabiania, która już też ogłosiła, że wreszcie wejdzie do tych Chin, i tam myślę, że wielu inwestorów trzyma mocno tę spółkę ze względu na to, co może kiedyś zrobić w tych Chinach. Ja zwracam uwagę na nowe rekomendacje, rekomendacje, które cały czas są dosyć mocno pozytywne. Tu jeszcze Trigon dorzucił w tym momencie, do pieca sceną docelową bardzo wysoką. W każdym razie ten square dosyć stabilnie, całkiem przyzwoicie sobie, sobie radzi. Nie ma tutaj jakiegoś wielkiego hypu, jeśli chodzi o game dev, co zresztą widać na wszystkich spółkach, ale, ale ten square nadal poważnie cały czas zostaje i, i cały czas warto śledzić. Co się będzie działo, zarówno w tych Chinach, jak i jak zmienią się proporcje tego, jak zarabia na poszczególnych grach ten square. To jest bardzo ważne, żeby tam jedna gra była odciążona też innymi tytułami, jeśli myślimy o tej spółce, oczywiście, w długim, długim terminie. No i jak powiedzieliśmy ten square, to musimy powiedzieć Huge Games. To jest dosyć duża niewiadoma, bo tu są dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że Huge jest dalej na zakupach i dalej krąży gdzieś po rynku i zastanawia się, co jeszcze można by kupić. Był już jeden tytuł. Była współpraca też ostatnio z Cherrypick Games. Były nawet takie plotki, że może to właśnie to polskie studio będzie kupione i nie trzeba będzie szukać mocno za granicą. Całkiem fajny wywiad i to jest z tych pozytywów, że cały czas szuka w tym momencie huge i, i, i chce podnosić swoje przychody i zyski. Też zobaczymy, jak to będzie wyglądać w następnych wynikach. Z negatywów to jest kwestia tego, czy akcjonariat wytrzyma, jak pęknął lokapy, czyli jak już od tego debiutu trochę minęło i ten okres kiedy pracownicy czy osoby uprawnione do nabytych akcji mm, będą mogły wreszcie sprzedać akcje, czy po tym zjeździe akcji te osoby wytrzymają, czy się przestraszą tego negatywnego sentymentu i powiedzą: Dobra, ja chcę kasę, bo, bo to oczywiście był, uwolniło podaż. A jak jeszcze dodamy do tego, że mm, kilka domów maklerskich nie ma tam dostępu, no to jeszcze mamy ten ukrócony popyt z drugiej strony, więc to jest oczywiście y, jakieś tam niebezpieczeństwo. Y, oczywiście huge i ten często porównywane, ten sam segment, no ale tu, jak widzimy, inne są kwestie teraz rozgrywane na y, stole. A propos Game Devu, bardzo ważna rzecz, którą trzeba odnotować. Trochę się skończyła moda na debiuty i ewidentnie widać, że te małe spółki, które wchodziły, będą mieć problem. Szczególnie, że to jest spółka też związana z Playwayem, więc mieliśmy historię raczej pozytywną spółek związanych z Playwayem albo spółek córek, albo spółek jakoś tam powiązanych kapitałowo. Zresztą, wiecie, że zresztą z ten problem, że on przez tę swoją strukturę jest tak skomplikowany, że muszę się dobrze naczytać, żeby dojść, jakie relacje są pomiędzy PlayWayem a właśnie spółką. Fatalny debiut, po prostu fatalny debiut. Moment, w którym widzimy minus 38% na rachunku, gdy się zapisaliśmy zadowoleni na kolejną spółkę. No to jest coś, co odstrasza inwestorów i to już nawet debiut Huge Games w tym momencie. Patrzymy przede wszystkim na gabaryt spółki, ale jeśli chodzi o te małe, no to no to, to jest. Bardzo zła wiadomość i pokazująca, że dalej ten sentyment do Game Devu nie jest dobry. Z mojej perspektywy oczywiście game dev rozpatruje tylko długoterminowo, bo w krótkim terminie takie coś może potrwać jeszcze wiele miesięcy. Dla mnie na pewno takim przełomowym też punktem będzie to, co pokaże CD Projekt w kontekście Wiedźmina, tego, który jest na mobilu, tego, który będzie na nowych konsolach, no i tej współpracy z Netflixem, bo przecież nowy sezon Wiedźmina rusza już w grudniu. Najlepszy chyba czas sprzedażowy, kiedy ludzie siedzą trochę w domu. Jeśli chodzi o pandemię, będą musieli siedzieć w domu i dostaną znowu trochę inspiracji, żeby sobie zagrać w Wiedźmina. Jedziemy dalej, jeśli chodzi o Airboot i Ondę. W zasadzie jedyne co możemy teraz śledzić w Airbudzie to jest kwestia czy nie brakuje im pracowników i czy nowe są podpisywane umowy. Możemy to robić w ten sposób, bo to jest fajne, Trigon Daily robi coś takiego, że zwraca uwagę na ważne rzeczy w poszczególnych spółkach, możemy sobie wpisać Airbud i możemy sobie prześledzić co się dzieje w ostatnich dniach, że co chwilę jest jakaś nowa umowa i, i co w tym momencie ma Airbud kolejnego do zrobienia jest tego trochę, możemy to śledzić bezpośrednio też w ramach um, oczywiście spółki cały czas o takich dużych dealach um, jest, jesteśmy informowani jako akcjonariusze. No i oczywiście będziemy czekać, jeśli chodzi o wyniki, jak ten debiut Onde przełoży się na wyniki Erbudu a później jak wygląda od środka Ondę już jako spółka notowana. Na razie jeszcze ten deal u mnie zostaje w portfelu. Na pewno była realizacja zysków, to nie to się oszukiwać. Ileś osób na pewno grało krótkoterminowo właśnie pod debiut i w momencie debiutu zysk zrealizowało, no ale na razie fundamentalnie wygląda to całkiem dobrze. Koniunktura jest bardzo rozgrzana, a Airbud ma dosyć zdywersyfikowany biznes, więc na razie w portfelu zostaje. Jeśli chodzi o Ondę również dosyć zdrowe fundamenty, więc na razie Zostawmy sobie to w portfelu, zobaczymy, co z tego będzie. Też jakąś ekspozycję na budowlankę i OZE chciałbym po prostu w portfelu mieć, a to jest dobra okazja. I ostatnia rzecz: spółki obserwowane. Taką sobie małą rzecz dorzucimy. Niedawno o tym wspominałem, i wydaje mi się, że jak powiedziałem, A to warto powiedzieć, B. Gdzieś tam u mnie prywatnie zwiększyła się pozycja na Activision Blizzard, ale nie jakoś bardzo znacząco, bo zastanawiałem się, czy jeszcze nie da się pogłębić może tych spadków. Chodzi oczywiście o tę aferę, w której już część osób straciła stanowiska, i o tym, jak, i, jak fatalna jest atmosfera w spółce i czy to się nie przełoży na nadchodzące produkcje, nadchodzące produkcje, takie jak chociażby nowe Diablo więc tutaj zdecydowanie fundamentalny problem spółki od środka i tutaj dużo zmian musi zajść w tej spółce, no ale jak widać na akcjach zdecydowanie wywołało to konkretną korektę, no bo na przestrzeni półtora miesiąca z 100 dolarów na 80 za akcję, no to już jest całkiem fajna przecena, więc u mnie akurat jako taki lider, jeśli chodzi o gry, no to, no to on to jak najbardziej zostaje swoją drogą. Game Dev na całym świecie też trochę obrywa, widać to po ETF-ach, no bo jak dorzucicie sobie takiego kolosa jak właśnie Blizzard Activision, zobaczycie sobie Ubisoft Take Two, no naszego, nasz oczywiście CD-projekt, który przepołowił się, jeśli chodzi o kapitalizację, no i dorzucimy do tego chiński Tencent, no to faktycznie wiele tych ETF-ów z dużą ekspozycją na te spółki mocno obrywała, więc to też jest niegłupia, jeśli chodzi o długi termin i szukanie wejście na korektę. To jest ciekawa rzecz i, i tu się muszę pochwalić, że pierwszy raz chyba kupiłem spółkę krótkoterminowo pod wpływem tweeta prezesa tej spółki, ale całkiem serio Playway zaliczył teraz fantastyczną premierę swojego symulatora naprawy aut i udało mi się sesję przed tym wzrostem zobaczyć na Twitterze jak prezes chwali się tym wynikiem, który już jest oczywiście dostępny publicznie, i zareagowałem bardzo szybko. Jak tylko udało mi się ustalić, że jest to najlepszy debiut w historii gry, czy w ogóle produkcji Playwayowej, i jest to coś, na co zdecydowanie nasz polski Game Dev czekał, więc zobaczymy na ile się ten ruch rozwinie, ale na razie, do tak krótkoterminowo, zdecydowanie wpadł mi tutaj Playway. Playway, z którym wiecie, ja mam taką relację dosyć trudną, bo w długim terminie bardzo ciężko go analizować właśnie ze względu na to, jak on jest skonstruowany. Że to nie jest tylko robienie gier, ale to jest jeszcze bycie takim funduszem, hubem z innymi spółkami. Trochę się do tego przekonuję podejścia, głównie ze względu na filozofię prezesa, który jak nie pomnoży sam pieniędzy odpowiednio, to te pieniądze odda akcjonariuszom w postaci dywidendy. Za to akurat bardzo, bardzo szanuję i zwracam uwagę na taki właśnie przebiśniek w postaci sukcesu Playwaya. Po trudnych miesiącach dla całego Game w końcu naprawdę świetna globalna y, premiera. I zobaczymy, ile z tego będzie sprzedaży po pierwszych dniach. Szczególnie, że właśnie jak teraz oglądacie, no to gdzieś tam ileś tysięcy ludzi w to grało. Przecież weekend. Spółka, która pewnie niedługo trafi do portfela jako takie wsparcie dywidendowe, to jest y, giełda papierów wartościowych, czyli nasze GPW. Y, jednym z pomysłów na odcinek, właśnie jeszcze na sierpień, to jest y, temat: kto zarabia na hos kto zarabia na bezsie, a kto w ogóle zarabia na zmienności. Y, I spółka GPW, jako taka spokojna, dywidendowa spółka, y, która żyje z rozwoju rynku kapitałowego trochę, y, pewnie niedługo dołączy również do portfela Doradca TV, ale zastanawiam się, na ile ten ruch korektyki. Jeszcze i po wypłacie dywidendy będzie mógł się rozwinąć, żebyśmy po prostu mogli kupić ją trochę taniej niż trochę drożej. Trochę nie wiem, czy ten ruch był wywołany filmikiem Tradera 21, który polecał właśnie kilka tanich spółek na polskim parkiecie. Trochę mi to psuje koncepcję, bo chciałbym tę spółkę jeszcze taniej do portfela wrzucić. Ale jest to taki, można powiedzieć, no brainer dywidendowy Polski, bo spółka, która będzie wypłacać dywidendę, chyba, żeby jej zabronili, ale jeśli w czasie pandemii nie zabronili, no to nie wiem, co by się musiało stać, żeby nie wypłaciła. No i spółka, która, no oczywiście, nie zbankrutuje, bo byśmy przestali nagrywać te programy i wszystko robić. Bo przecież to jest giełda papierów wartościowych. Ostatnie dwie spółki, ta o której wspomniałem, czyli Tencent, na które ostatecznie się nie zdecydowałem i kupiłem ETF a na Chiny. Nie jestem w stanie przeanalizować, czy to jest dobry moment, niedobry moment i postawić na to, szczególnie, że Tencent jest elementem składowym bardzo wielu ETF-ów: takich na growth, takich na Chiny, takich na rozrywkę media, takich na gry. No W zasadzie, jakbyście spojrzeli, w ilu ETF-ach jest Tencent, no to nie jeden ETF tym oberwą, więc po prostu kupiłem sobie ETF na Chiny, korzystając z tej dużej promocji. I ostatnia rzecz, bo idzie już wrzesień. On się zbliża wielkimi krokami i ja to podwójnie czuję, bo wprawdzie do szkoły nie idę, ale do ołtarza. Coraz bardziej się zbliżam. Zbliża się wrzesień. Tada, zbliża się ekipa. Bardzo jestem ciekaw, co z tego wyjdzie i w jakiej jesteśmy dzisiaj pozycji, jak w ogóle w zasadzie nie ma obrotów natomiast bardzo ciemne chmury nad samą ekipą się zebrały jako youtuber wprawdzie finansowy ale od czasu do czasu śledzę co się dzieje na takiej scenie youtubowej no i faktycznie no nie wygląda to dobrze jeśli chodzi o, o, o tę część wizerunkową jeśli chodzi z kolei o biznes z, z zewnątrz wygląda to bardzo dobrze więc tym bardziej we wrześniu nie mogę się doczekać jak się ta sytuacja skończy albo w zasadzie jak się ta sytuacja zacznie no bo jeśli faktycznie ta spółka zmieni się w spółkę ekipa to Będziemy już omówić, mówić o jakimś konkrecie. Będziemy mówić o jakimś takim case study YouTubera wskakującego na rynek z zapleczem jednego z bardzo doświadczonych inwestorów, czyli Januarego Ciszewskiego. Ja czysto edukacyjnie na pewno będę obserwował tę część. No, i zobaczymy, jak będziecie chcieli, żebyśmy o tym pogadali. To jak najbardziej y, możemy też sobie coś o tym nagrać. Y, ja przyznam się szczerze, że bardzo kusi mnie zaproszenie kogoś z ekipy do takiego wywiadu biznesowego, no ale nie wiem, czy to. Czy przejdzie nam ten numer? Zobaczymy. W każdym razie zbliża się wrzesień i przypominam, że miała być umowa podpisana właśnie tam do któregoś września, więc jak coś ma się na tej spółce dziać, to na pewno zbliżamy się wielkimi krokami do tego. No i zobaczymy, jak faktycznie będzie wyceniana, bo to, to jest jeszcze inna sprawa. Ja, ja zawsze szukam pozytywów w takich sytuacjach, bo dużo jest młodych ludzi, którzy oglądają ekipę. Pytanie, czy można ich zarazić trochę bakcylem inwestowania pieniędzy na giełdzie, tylko żeby to się nie skończyło o tyle źle, że zarazi się ich bakcylem szybkiej spekulacji, a nie pokazaniem tego, że można być mm, akcjonariuszem ekipy. No, jestem ciekaw, będziemy o tym też pewnie rozmawiać, jeśli będziecie chcieli. Ja natomiast już siadam do tematów na kolejne tygodnie. Jednym z tematów jest właśnie, kto zarabia na Hossie Bessie, a innym z tematów, który chcę bardzo dokładnie omówić, bo jest dosyć trudny i wyczerpujący, co to znaczy, że spółka jest tania. I ile tu mamy definicji tego, że spółka jest tania, i co możemy z tym jako akcjonariusze, inwestorzy zrobić? Do usłyszenia. Mam nadzieję, że za tydzień, jak tylko mi się uda, ale też przypominam, że za tydzień jadę do Wrocławia, więc materiał będzie nagrywany na pewno wcześniej.